Maryja przyciąga nas do siebie. Jest pełna miłości. Jej spojrzenie z jasnogórskiego obrazu daje nam poczucie bliskości Matki. Ona jest tą, co trzyma w swych ramionach Jezusa i Jego nam niesie. Kiedy trzymam w dłoni różaniec, to jakby w każdym jego paciorku z Maryją zbliżam się do jej Syna. Ona podprowadza mnie swą miłością do Niego. Jasnogórski obraz to bizantyjska ikona nazywana Hodegetrią, czyli przewodniczką. Maryja przewodniczy naszym drogom na spotkanie z łaską Boga, z łaską Tego, którego Ona nam daje. Jan Długosz, nasz słynny kronikarz, pisał, że jest to obraz Pani i Królowej Świata i naszej Matki, rzadkim i przedziwnym malowaniem ozdobiony o przesłodkim spojrzeniu. My do takiego spojrzenia, pełnego dobroci i pocieszenia, tęsknimy. Dlatego tak lubimy spotykać się z Maryją w jej jasnogórskim obrazie. Zapatrzeni, rozmodleni, z różańcem w dłoni, zamieniamy nasze trudne i radosne chwile codzienności na modlitwę, na serce, które szuka pełnego ciepła spojrzenia Matki. Majowe dni pokazują nam, jak świat budzi się do nowego życia, jak staje się piękny dzięki rozkwitającym kwiatom i świeżej zieleni drzew. A nas, będących blisko Matki Najświętszej, budzą do ożywienia w sobie na nowo zaufania do niej, do tej, która zwiastuje dobroć Boga, uczy poddania się Jemu bez żadnych zastrzeżeń. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia. Pomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.